Lato i sezon urlopowy tuż, tuż. 26 czerwca wakacje rozpoczną uczniowie. Wśród planujących swój wolny czas są jeszcze osoby niezdecydowane co do kierunku letnich wojaży. Nie wiadomo, jeszcze nie wiadomo. Bez planów, zobaczymy jak się życie potoczy. Planowanie mogły utrudnić obostrzenia i związane z nimi terminy i ograniczenia. Od 8 maja działają hotele, ale na pół gwizdka. Zgodnie z obecnym rozporządzeniem potrwa to co najmniej do 5 czerwca. Mimo tego inni swoje wakacyjne plany już mają i to raczej w Polsce. Będzie super, jest fajna altanka, będzie basen i będzie wypoczynek. A we wrześniu może gdzieś nad morze. Tydzień już zarezerwowany, ale cały czas myślimy, gdzie tu pojechać przez te szczepienia. Ciężko coś wybrać tak naprawdę. Mamy dobre wspomnienie na tyle z wschodu Polski, więc chcemy skorzystać dalej z dobrej okazji i zobaczyć jak tam wygląda, bo jest wiele pięknych miejsc do odkrycia. By wyjechać za granicę, w zależności od kraju, musimy wylegitymować się aktualnym negatywnym testem na koronawirusa lub zaświadczeniem o szczepieniu. W niektórych państwach turyści są badani także po przylocie i w razie potrzeby kierowani na kwarantannę. Przeczytaniu czy odczytaniu QR kodu ma być tylko status zielone światło bądź czerwone światło, więc pozostałe informacje są tak naprawdę kodowane. Chodzi o tak zwany paszport covidowy, który w formie aplikacji lub papierowego zaświadczenia będzie potrzebny, by swobodnie podróżować. Komisja Europejska poinformowała, że unijne certyfikaty covidowe mają być dostępne dla obywateli od 1 lipca. Potwierdzą szczepienie, negatywny wynik testu lub przebycie choroby. Będziemy tutaj informować o tym, co się dzieje w naszym mieście. Dla tych, którzy zdecydują się zostać w kraju, specjalną ofertę przygotowało 11 polskich miast, w tym Poznań. Zamierzają się wzajemnie promować, by turyści odwiedzili nie tylko resorty i najpopularniejsze letnie miejscowości. Dla mieszkańców przede wszystkim polecam naszą mapę na naszej stronie poznań.travel. Mapa 100 pomysłów na mikrowyprawy w okolice, najbliższe okolice Poznania. W Poznaniu jest też inny sposób na przyciągnięcie turystów. Goście hoteli zrzeszonych w poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej otrzymają bezpłatne wejściówki do Bramy Poznania, a po miesiącu do Muzeum Narodowego. Akcja rozpoczęła się w tę sobotę i potrwa przez 2 miesiące. Przed pandemią w 2019 roku Poznań odwiedziło ponad 1,5 miliona turystów, z czego niecałe 500 000 to turyści z zagranicy. W poprzednich latach z roku na rok stolica Wielkopolski gościła coraz więcej odwiedzających. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.